To już Wam tutaj tłumaczę o co chodzi. Proszę bardzo, Sonic Front Rise. Front Rise e, czyli po prostu trailer nowej gierki z Sonikiem. Nie wiem jak to się w ogóle wymawia, tą nazwę. A więc słuchajcie, no kurde, bez bezbędnego przedłużania. Ja sobie tutaj obejrzę razem z Wami i zobaczymy, co tutaj, kurde, ciekawego nam Sega, kurde, z Sonic Teamem przygotowali. I jedziemy! O kurde, czemu taka brzydka jakość? O, teraz, teraz jest piękna jakoś, teraz dobrze działa, teraz Ładzia! Mamy Sonika biegnącego przez las, kurde. Elegancko, kurde, i te, i te tam jakby, wiecie, Sonic over here! <grywka> kurde. Ja wiem kto to dokładnie wypowiada te kwestie, bo widziałem akurat stream Pixela, ale no jestem w szoku, jestem w szoku tej gierki, że tak powiem, w się sensie, no gierki, no póki co to traileru, no zobaczymy jak będzie wyglądał pierwszy gameplay, ale patrząc po tym jak trailer zajebiście wygląda, no to kurcze pieczone, wydaje mi się, że giera to będzie hitler kurczę pieczone. Mega mi się to tło podoba, nie? Sonic sobie tak stoi, kurde jest szokowany kurcze. I za, za nim ogólnie jest takie fajne niebo. Cześć, Pojder, jak już będziemy przy Soniku to już zwiastun filmu Soniku 2 jest z polskim dubbingiem. Zobaczymy. Myślę, że potem od razu przejdziemy do tego. Chciałem też to ogarnąć, ci się ma z 2 Dobra. O, to mi się mega podoba. To jest w ogóle jak ja widziałem to na live Streamie Pixela, w ogóle to to tło nie, w ogóle to wszystko. Masakra po prostu, nie? Jezus Maria, co oni odwalili z tą gierką. Co w się sensie, z tym trailerem w zasadzie? No kurde, ja, ja z przyzwyczajenia zawsze mówię gierką, ale póki co to jest trailer. Jeszcze zbyt wiele nie wiemy na temat tej produkcji. Ale samo to już mi się kurde podoba. Ja już kurde chcę tę gierkę kupić w ciemno. Jak będzie preorder, ja w ogóle jestem mówię najbardziej ciekaw tej ceny, jaka będzie, czy to będzie cena zbliżona do krasza czwórki. E, najwyższy czas, czy to po prostu będzie e, tańsze niż Crash Czwórka? Siema Kruger, siema, siema. Uwa ten Sonic tak stojący na tle tego tutaj N nawet nie wiem, nie nazwałbym tego miastem, to jest w ogóle nawet nie wiem jak to nazwać szczerze. Tam jakaś kurde wieża, tu w ogóle jakiś szmaragd jest. Tam w ogóle coś jeszcze w oddali jest, no generalnie nawet nie wiem, jak ja mam to nazwać. Produkcja z otwartym światem, ale to jest coś kurde naprawdę niebywałego, kurczę. Ła ładnie kurde wylecieli. Jezus Maria, ale to jest piękne. <ścoughs> o, coś co ja w grach uwielbiam, wodospad. To jest niebywałe. Ja pierdole. Hu, 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 hu Na razie tylko tyle wi wiemy odnośnie Sonika. Ojej, Zusmaria, powiem Wam szczerze, że dreszcze ciary mi przychodzą po samych plecach, nie? Ojoj, oj. A może to szmarak chaosu? Właśnie poczekaj. No to jest. To jest ten. Eee, czekaj, gdzie to było? Tu, tu w ogóle ta wieża co jest tutaj odpalone? Kurczę, pieczone! Z tą wieżą coś chyba będzie. Ta, ta wieża, to kurde, coś taka podejrzana jest, że ona tak odpalona jest. Coś z nią będzie, kurde, w tej gierce. Gdzie ten szmaragd jest, kurde? Gdzie ten widok jest? Zaraz, tu będzie. O, widzisz szmaragd. No, aj, w ogóle, mi się wydaje, że tam, w w tam, z tym szmaragdem, to będzie trochę taka. Bo tam nie pamiętam, co dokładnie już pixel mówił. <laughs> ale mi się wydaje, że z tym szmaragdem będzie coś kurde na rzeczy, że tam będzie albo final boss, albo właśnie tam będą jakieś special stage'e, chociaż nie zdziwiłoby mnie to, gdyby tam był jakiś finałowy boss, nie, jakiś taki E, giga, Mega, Mech, Eggman, kurde, Doktor Robotniko, Mecholnikow Chociaż no, niekoniecznie musi być to Eggman, ale zobaczymy kto tam, co oni wykombinują jeżeli chodzi o Ja w ogóle to ja sobie chyba kurde pobiorę jako zdjęcie i na pulpit sobie ustawię, nie? To jest coś przepięknego Normalnie kurde, ja pierdzielę chyba 2022 rok to będzie rok Sonika, nie? Coś mi się tak wydaje To będzie bez kitu rok Sonika bo żaden widzicie Crash, żaden Spyro. W ogóle Rayman to już w ogóle tam kurde, kto pamięta Raymana, ale. No kurczę. <ścoughs> ja nie wiem co mogę powiedzieć autentycznie, nie? Oglądając to drugi raz, już teraz tak z wami bardziej. Bo wcześniej to na streamie Pixela to dosłownie mi ten trailer zamyka mordę, ja nie wiem co ja tu mogę więcej powiedzieć, ja bym chciał naprawdę do czegoś się przyczepić, chciałbym naprawdę tutaj wytknąć coś, ale nie potrafię, ja nie wiem do czego bym mógł się tutaj przyczepić, tak szczerze, nie wiem do czego ja bym mógł się tutaj przyczepić, bo to co oni tutaj odjebali w tym trailerze to jest po prostu mistrzostwo świata. I tu mamy jakby na co będzie wychodziła, na PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch i PC Game Oczywiście są teorie, że wersja na Switcha będzie dosyć mocno okrojona Bo wiadomo, no na Switcha to w sensie okrojona pod tym względem, że graficznie okrojona, no bo wiadomo Switch to jest taki No trochę bida, bida wersja Mówisz, że trailer zamyka Ci mordę? To nieźle, no kurde chłopie ja to oglądam drugi raz. Ja to oglądam drugi raz. Mówię dosłownie dzisiaj na streamie Pixela. I teraz z wami to oglądam. Ja chyba naprawdę tę gierkę kupię, tylko jak myślicie teraz? Za ile ta gierka będzie? Tak szczerze, tak plus minus stawiacie, ile byście dali za tej jak, jakby już miało coś więcej się pokazać, bo mi się wydaje, że ta gierka na premierę będzie w cenie krasza czwórki. Może trochę tańsza. Fajnie, że Eggman ma swój statek, no. Trailer do Sonic'a 2 wyszedł. hu siema, Growl. Mi się wydaje, że to będzie gra coś w stanie Crash'a, nie? Czwórki. Około, no, też, też mi się tak wydaje, że około 270 zł pewnie będzie kosztować ta gra. Jak już coś więcej będziemy mieli. Ja pierdziule. W tej grze widzę Shadow of the Colossus. O. A, Shadow of the Colossus. W ogóle, propo, E, innych rzeczy to jeszcze zanim, e, znaczy po Sonikach, bo tu jeszcze mam to. Tylko że ja mam tu w wersji ten, a ja bym chciał z polskim, bo tu mam oficjalny sonik e, szybki, jak Sonic 2 szybki, jakby Dobra, to będzie chyba to. To jest chyba to, tak? Bo to jest z kanału tylko hity. Wydaje mi się, że to jest to. Ja bym dał to za to 140, 150, zł, ale będzie kosztować 250 e, przez tego potwora. Plakat już jest. No. Mi się wydaje, że z tego tylko hity to. Nie wiem, czy to jest oficjalny e, trailer. Tak, to jest oficjalny? Dobra, to teraz może na szybkości przelecimy z Sonikiem dwójką szybki, jak błyskawica, bo tutaj to już mówię. Patrząc na to w ogóle na te wszystkie kurde detale, na te wodospady, na te w ogóle miejsca, to mi się w ogóle też kojarzy z takimi, nie wiem, gotyckimi. Może nie gotyckimi, a takimi bardziej gre greckimi. Kurwa. Nie Grecki. Jezus Maria. Chcę coś powiedzieć. Coś mi koło głowy lata, ale nie wiem co dokładnie chciałem powiedzieć. Z takimi dosyć ciekawymi. E... No nie wiem, tutaj chociażby takimi rzeźbami. Kurcze, no. No mega fajnie zrobili to. Dobra, już nie ma co, zostawmy tego synika Frontiers. Ja kupię tego nowego synika. No wiadomo, ja tak samo. Dobra, jedziemy z Koksem. Ciąganko, coś na ząb i... jedziemy. Słuchaj, ja wiem, że chcesz zmieniać świat. Mogę poprowadzić! A! A! Ale strasznie chuj Spokojnie, nikomu nic się nie stanie. Zgrywasz tu Batmana. Strażnik z kosmosu, jak syna. Ale ciągle jesteś dzieciem. Uwierz mi, że przyjdzie taki moment, kiedy przyda się nam twoja moc. A! 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 Ale to nie ty go wybierzesz. Tylko on wybierze ciebie. Aż no, mam gęsią skórkę? Dobra, gadaj, komu zakusiłeś ten tekst. Dobrze! Znowu <noise> Ten wąs otwiera oczy niedowiarkom. Kiedy mnie nie było, namierzyłem źródło mocy absolutnej. Robi wrażenie. Od lat miałem je na mapie marzeń. Paramount Pictures przedstawia. Chyba się nie spóźniłem. Chwileczkę, kim ty jesteś? Millie Styles. Okej, okay, to teraz zrobię. Drugi... Millie Styles? Wy to słyszeliście? Millie Styles. O kurde. Millie Styles. o nie, jak to brzmi. Millie Styles. o nie, o nie, o nie. Kurde. O Jezus Mili Styles. Oj oj. Śmieszne, nie powiem Uśmiechnąłem się. Dzięki Dawid, witamy na pokładzie. Jedziemy dalej. Wiemy tak. Po pierwsze, trzy teraz wroga. Po drugie nie mam pojęcia co dalej. Trzymaj się! Nieźle poszło, ha. Już wkrótce. Dzisiejsza prognoza przewiduje stuprocentową szansę na przeżycie wielkiej przygody. To no nic! Zwrot to Zrozum, w życiu nie zdobędziesz mojej mocy. Esi. Ja ja Lądam ci na takiego, co by jej potrzebował. Kurde! Knuckles, jaki głos, kurde, badass. Wybacz, nie przedstawiłem was. Sonic to jest Knuckles. Sonic, szybki jak błyskawica 2. Wkrótce w kinach. Elegancko, panowie i panie, kurde, elegancko. Sonic, szybki jak błyskawica 2. Ojoj, będzie co oglądać. Nie no, ten minister mnie rozbroił, nie. Jim Carrey jako Eggman to po prostu złoto, chłopie, to jest po prostu coś pięknego Jim Carrey jako Eggman to... Jezus Maria Chociaż tak szczerze powiedziawszy, to wolałem jak Jim Carrey miał te swoje włosy, kurde, w pierwszej części Tak łysy to trochę dziwnie wygląda Naprawdę, kurde, szkoda, że mu nie odrosło, tak zajebiście w tych włosach wyglądał Taki kurde Eggman we włosach, taki super młody Eggman, kurde nie no chyba, kurde, trzeba będzie pójść na ten film. Tak jak kurde, w ogóle ciekawostkę mam powiem. Wiecie, że Sonic szybki jak błyskawica oglądałem w tym roku dopiero? Ten pierwszy? Bo jak byłem u Pixela, to sobie oglądaliśmy. I powiem Wam szczerze, normalnie film również mnie wgniótł w ziemię. Tak więc to mówię, Sonic obecnie to kurde, idzie. Wydaje mi się, że w bardzo dobrą stronę, nie? I naprawdę fajnie będzie, jak ta gierka będzie. Pięknie, e, naprawdę dopracowana, że nie wyjdzie coś takiego jak z Soniciem 06, gdzie ludzie mieli, wiecie, wielkie nadzieje, a wyszło gówno trochę za przeproszenie. Mimo, że ja lubię bardzo Sonika 06, to wiem, że w świetle opinii fanów to jest shit gra, więc no cóż, nie mogę się tego doczekać: i gry, i filmu. Jestem po prostu szczerze. Jestem po prostu podjarany, nie? Jestem podjarany tym, co tutaj, kurde, zobaczyłem na ekranie. Oj, będzie oglądane, się Andre Bo już w sporej części tego filmu zapomniałem, a ja nie pamiętam, kiedy oglądałem. Ja mam informację o tej grze i powiem, że to dużo. Dobra, dobra, okej, okay, Ja se... Ja tam nic nie, se... nie spoileruję ani nic. A... Musi być łysy, bo sequel. Znaczy, wiem, ale kurde. Eggman we włosach fajnie wyglądał. No, tak więc kurde. Oj, oj, oj. Naprawdę. Milis, <laughs> milis, kurczę wieczorem. Nie wiem, ja to będę chyba. Ja to będę miał z tego kurde bekę, nie? Milis. Ale fajnie tutaj ogarnęli, naprawdę fajnie. Ale tutaj, tutaj to po prostu też mówię. No, miazga, szmaragd chaosu, jakieś tutaj wieża. Tutaj jakieś drzewa. Tam taka fajna zielona dolina. Tutaj wodospady, kurcze, pieczone. No, coś pięknego, no, kurcze, pieczone. Co oni tutaj odwalili? Ludy kochane, kurde. To w ogóle jak nocą fajnie też wygląda. Jaram się, jaram się, moi drodzy, jaram się. Kurde, będzie grubo. Be 2022. To będzie gruby rok dla Sonika. Oj, oj gruby będzie. Coś czuję.